Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. Rozmowa kontrolowana. Dzień dobry, panie prezesie, witam. Dzień dobry. Co się dzieje na lotniskach, na takim lotnisku jak lotnisko w Gdańsku po takim zdarzeniu jak atak terrorystyczny w Paryżu? Zwiększona gotowość. Zwiększona gotowość, natomiast żadnych specjalnych turbulencji dla pasażerów nie ma. Jakieś pasażerów... procedury się wtedy, nie wiem, alarm żółty, czerwony, zielony? No może to tak obrazowo aż tak nie wygląda, natomiast oczywiście wszystkie służby związane z bezpieczeństwem, czyli Służba Ochrony Lotniska, czyli Straż Graniczna, czyli Urząd Celny i Policja są w zwiększonej gotowości i to tyle może. Choć co do zasady, oczywiście nie mówimy o 2001 roku, terroryści tak lotnisk europejskich szczególnie chyba nie atakują, choć to co mamy ostatnio, ten rosyjski samolot. Jednak... Znaczy atakują transport lotniczy. Faktem jest, że jeżeli zdarzy się katastrofa w przestworzach i ten samolot spada, to jest to szerokim echem się odbija na całym świecie, no i to jest ten efekt, na którym terrorystom zależy. Natomiast pamiętajmy, że dzisiaj na europejskich i na światowych lotniskach coraz trudniej jest przechodzić te kontrole bezpieczeństwa. To wszyscy jesteśmy świadkami tego, jako pasażerowie, jak ta śrubka jest cały czas dokręcana i jak coraz większe turbulencje mają pasażerowie w oczekiwaniu na lot. To też potencjalnie odstrasza tych zainteresowanych. Chociaż tak niekoniecznie było w Sharm el-Sheikh na lotnisku w Egipcie. No, no tak, ale to znowu, ja bym nie utożsamiał procedur bezpieczeństwa w Egipcie i w Turcji i w tamtych krajach dalekowschodnich z procedurami, które są w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Ja myślę, że my zdecydowanie jesteśmy o kilka poziomów wyżej pod względem bezpieczeństwa. A to dla nas ważne, bo Polacy masowo latają do... Lecimy z Gdańska, ale lecimy na przykład do Egiptu czy oczywiście do Turcji. I dlatego też nie ma co ukrywać, że wydaje się, że terroryści odkryli słaby punkt w tym systemie i słaby punkt jest właśnie tam. A jakie tak na co dzień zachowania są uważane za jakieś szczególnie podejrzane na takim lotnisku, na przykład jak w Gdańsku? Znaczy, to zawsze jest tak, że ktoś, kto ma coś do ukrycia, on się nie zachowuje naturalnie. I to nie mówię teraz już o zagrożeniu terrorystycznym, ale o każdym innym przemytniczym czy jakimkolwiek. Zawsze taki pasażer zachowuje się troszeczkę inaczej. I dosyć dużą rolą tutaj odgrywa obserwacja. Obserwacja na monitoringach, obserwacja funkcjonariuszy, którzy bezpośrednio pracują z pasażerami. Takim psychologiem właściwie musiałby być ten funkcjonariusz. Tak, jest. Pośrednio jest. Bo to ja myślę, to nawet w ruchu drogowym to też widać. Kierowca, który ma coś za uszami, on się zachowuje inaczej. Co się zmieniło, tak jakby pan miał ocenić z tej perspektywy lat po tym 2001 roku, po zamachach w Stanach Zjednoczonych, właśnie w światowym lotnictwie? Na ile to zaostrzono, no nie wiem jak nazwać te To cały kwestie. Czas, to pamiętajmy, że to jest permanentny proces, który cały czas trwa. Cały czas procedury pod względem bezpieczeństwa są zwiększane. Jakbyśmy spojrzeli gdzieś tam kilkanaście lat temu, to te procedury bezpieczeństwa związane z pasażerami, z ich bagażem, nie były takie jak dzisiaj. Wszystko można było wnosić na pokład. Tak, można było. I można powiedzieć, że każdy zamach terrorystyczny, każdy gdzieś incydent powodował zaostrzenie przepisów związanych z bezpieczeństwem. Najlepszym przykładem jest wrzesień. Ostatni od września, też pasażerowie często nie wiedzą, zmieniły się przepisy na tyle, że pewien losowy procent pasażerów jest badany na obecność środków pirotechnicznych. Także sprawdzamy każdego pasażera, nawet panią redaktor, która będzie leciała, wylosowanego pasażera, podchodzi funkcjonariusz z papierkiem takim lakmusowym i sprawdza między innymi ręce, ubrania, bagaż, czy są jakieś resztki materiałów wybuchowych. No to jest coś, co jeszcze kilkanaście lat temu nie mieliśmy o tym pojęcia w ogóle, że możemy pójść w tą stronę. Natomiast to rodzi pewne też takie ludzkie odruchy. Ja miałem ostatnio pismo z ambasady francuskiej, że francuska pomyślała, że my jej badanie DNA robimy. Czyli dotknięcie tych rąk, ona myślała, że zostało jej pobrane DNA i ona się pyta poprzez ambasadę, jakim prawem to zostało zrobione. Także tutaj cały czas z jednej strony podnosimy te procedury związane z bezpieczeństwem, ale musimy też uzyskać zrozumienie pasażerów, zrozumienie ludzi, że to jest dla ich dobra. I gdzieś ta granica jest tutaj taka. Ale z tym zrozumieniem chyba wcale tak nie jest do końca, no bo jak sobie wyobrażam takie badanie na obecność materiałów wybuchowych, to już jest to takie wprost patrzenie na pasażera jak na potencjalnego terrorystę. Tak. Dzisiaj możemy powiedzieć, że to jest kwestia losowości pewnego losowania, czyli typowania, czyli bardziej pokazywania, że zobaczcie na wielu, bardziej sygnał do terrorystów, w wielu miejscach możecie wpaść, nawet mając plan idealny. Także lepiej nie starajcie się
tego robić, tego złego robić na lotniskach i tego złego robić w transporcie lotniczym. I to bardziej jest taki message. Do... A zazwyczaj to co? To są po prostu walizki gdzieś tak pozostawiane albo paczki, tak? To tu zostawi, pójdzie gdzieś dalej, zapomnie. Nie, no to potem... tutaj mamy procedury związane z usuwaniem pirotechnicznym takich i oczywiście to najczęściej to po wejściu tanich linii lotniczych, to ktoś, kto miał nadbagaż i nie chciał płacić za nadbagaż, to władował to w siatkę albo w jakąś walizeczkę i zostawiał na lotnisku, bo przecież nie miał nikogo, komu mógłby oddać. Oczywiście nikogo to nie interesowało, że dla nas to jest alarm pirotechniczny i czasami ewakuacja całego terminalu i opóźnienia lotów. To się zdarza, natomiast coraz mniej. Trzeba jasno stwierdzić, że jednak pasażerowie nauczyli się latać. Nauczyli się wszystkich procedur, znają też te przepisy, wiedzą czego nie wnosi, także coraz mniej jest takich. I co, i karnie tak zdejmują te paski, buty, no, karnie kolczyki? Nie, bo oczywiście jak spojrzymy na minę pasażerów, to po prostu każdy, który poddany jest tej procedurze, tej kontroli, jest niezadowolony, jest na nie co do zasady. Rzadko się zdarza taki, który jest zadowolony, a najczęściej to się zdarza, jeżeli mamy obywateli Izraela. Jeśli chodzi o obywateli Izraela, to widać tu ewidentnie, że oni wręcz są zadowoleni, że są poddawani tej procedurze. Oni zadowoleni? Zadowoleni, tak. Oni wtedy czują, że zostali właśnie bardzo dobrze potraktowani, że to jest to, czego oni oczekują od służb państwowych. Natomiast to jest niewątpliwie związane też z tym, co oni mają tam do czynienia. Oni po prostu są w stanie wojny cały czas. No dobrze, to mówił pan o tym, co się zmieniło. Co pana zdaniem powinno się zmienić w najbliższych latach, żeby to bezpieczeństwo było jeszcze większe? Na lotniskach, w samolotach? Znaczy ja myślę, że jednak mimo wszystko my już dochodzimy do pewnej granicy, bo tutaj pamiętajmy o tym, że z jednej strony zależy nam na podnoszeniu bezpieczeństwa, ale z drugiej strony nie zależy nam na paraliżu. Wejście do strefy Schengen, to co jest dobrem, ja uważam, że jest wielkim dobrem, ten swobodny przepływ ludzi, to jest zejście z kontroli paszportowych, ja przypomnę. Także ja sobie powiem szczerze, nawet dzisiaj przy tych ruchach na lotnisku, przy tych milionach pasażerów, to nawet nie wyobrażam przywrócenia Schengen. No. Czyli przywrócenia kontroli paszportowej. Patrzymy na to, co się dzieje w Europie, kto wie, czy tak nie będzie. Idzie w tą stronę, ale pamiętajmy znowu, u nas my mówimy o raptem 4 milionach pasażerów, na największych lotniskach mówimy o 60, nawet 90 milionach pasażerów. Te 90 milionów sprawdzić paszport u każdego, to są dodatkowe sekundy, minuty, które idą w godziny i tak dalej, i tak dalej. Także to naprawdę wyzwanie olbrzymie logistyczne. Także ja myślę, że my gdzieś dochodzimy do jakiejś granicy. Oczywiście to jest tak, że terroryści zawsze będą coś wymyślać, a my będziemy próbować być przed terrorystami w tym zakresie. Natomiast tu już w pewnym momencie moim zdaniem będzie niezadowolenie pasażerskie dosyć duże. Sporo było takich kontrowersji przez lata, jeśli chodzi o gromadzenie danych. Jak to jest dzisiaj właściwie z gromadzeniem danych o pasażerach? To już funkcjonuje? Znaczy właściwe służby gromadzą takie dane. Natomiast my generalnie jako port lotniczy nie gromadzimy tych danych i one nam nie są do niczego potrzebne. Kilka dni temu uruchomiliście ten system ILS kategorii... Uruchomiliśmy. No, uruchomiliście. Nasze. Kategorii drugiej. Mgły były w ostatnich dniach, bez problemu wszystko lata? Bez problemu wszystko lata. Ale gdzieś tam przeczytałam, że jakby ta uniemożliwianie latania ograniczamy o 90%, a 10% to co to nadal jest? 10% to jest taka mgła, która będzie niestety widoczność poniżej 300 metrów, czyli niestety wtedy samolot nie startuje. Teraz taka się w Gdańsku zdarza w średniu w roku? Kilkanaście razy w roku. Także to już naprawdę będzie, trzeba będzie mieć szczęście, żeby trafić na tą mgłę. System działa dobrze? Czy tam coś się zacina? Jak zwykle w systemie jesteśmy na starcie tego systemu, także on się musi wdrożyć, także zdarzają się różnego rodzaju małe turbulencje, natomiast one w ogóle nie mają wpływ na bezpieczeństwo lotów, także cały czas regulujemy go śrubokrętem, natomiast on działa dobrze. Oczywiście. Ilu pasażerów obsłużycie w tym roku? Jak tak, pan około 3 700 000. Czyli to jest jakieś 500 tysięcy, dobrze pamiętam? Więcej niż w zeszłym roku? Zgadza się, to będzie taki 10-12% wzrost. A z czego ten wzrost wynika? Co to są za pasażerowie? Ja uważam, że w rozwoju generalnie z dwóch czynników. Jeden to jest rozwój regionu szeroko rozumiany, a drugi to jest pozyskiwanie pasażerów z województw ościennych. Czyli słabością innych
regionów, innych portów lotniczych, ta ich słabość to jest nasza siła, czyli pozyskujemy coraz większe obszary ciążenia. Dawniej mówiło się, że pasażer może do lotniska dojechać w takim horyzoncie 100 kilometrów. Dzisiaj się okazuje, że my możemy pasażera nawet z 200 kilometrów ściągnąć, który mieszka 200 kilometrów od naszego lotniska. I to jest wartość dodana. No ale zaraz będzie jakaś strata, jak będzie lotnisko w okolicach Olsztyna. Powalczymy, powalczymy. Ja powiem tak, my jesteśmy tu pomorscy, także wikingowie, także damy radę. To są biznesowi pasażerowie? To są turystyczni pasażerowie? No dzisiaj można powiedzieć, że low-costy w ogóle zmieniły filozofię. I tych biznesowych, latających tradycyjnymi liniami lotniczymi to jest tylko 25%, a 75% to są pasażerowie inni. I tu mamy wszystkie. Turystyka, mamy przejazdy rodzinne, ale mamy też biznes, który oszczędza, który nie chce latać droższymi, tradycyjnymi liniami, tylko lata low-costami. Przepustowość, że się tak wyrażę, lotniska to jest 7 milionów. W tym momencie dzisiaj 7 milionów. A tak. Kiedy będzie to 7 milionów, pana zdaniem, za ile lat? Nie zawyrokowałbym. W krótkim okresie, myślę, że jeżeli byśmy utrzymali takie tempo wzrostu po 10% rocznie, to i tak będziemy mistrzami świata. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Rozmowa kontrolowana. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.